Witajcie, ja jestem Darkness i dziś jesteśmy na mapie, którą znalazłem na minecraftmapy.pl. Tak, zrobiłem to dlatego, że niestety nikt z was już mi nie wysyła map, ale jeżeli chcecie wysłać swoją mapę do odcinka, to wysyłajcie mapy na mapy darkness@gmail.com. Sprawdzam wszystkie mapy, tylko pamiętajcie, by były z opisem, no i by były jakieś ciekawe, by nie sprowadzał się z parku labiryntów, żeby jakaś fabuła była. Dzisiaj tak, mapa pod tytułem Gdzie jest moja siostra? Chyba tak się to nazywało. Dedykacja dla Roxa, Bawcika, nie wiem kto to niestety, i ty. No dobra, więc powiedzmy, że i dla Darknessa, no chciałbym. Zasady. Graj na Game'u 2, nie oszukuj. Game'u 1 tylko wtedy potrzebne, pozdrów autora, jeśli nagrasz. No to pozdrawiam bardzo serdecznie autora. Zasubskrybuj kanał Pawcik, Kroksem B, graj z drugim fabułą i baw się dobrze, powodzenia. No, dziękuję bardzo. Fabuła. Gdy czytasz na głos lub na filmie, zrób mroczny głos, powinno nadać klimatu. Proszę czekać. Piszę fabułę. Fabuła napisana. Wysyłanie. Wysłane. Jesteś 12-letnim chłopcem o imieniu Michał. Spotykasz się z trudną sytuacją. Masz 20 dni. Inaczej... I koniec. Wszystkie dowiesz się później. No okej. Okay. Szkoła jest zrobiona na wzór z mojej. Sorki, wzór. Szkoła jest zrobiona na wzór mojej. Okej, okay, czyli tutaj takie... chyba śmieszkowanie. Autor. Simonek. Neku. Jest taki youtuber Neku. Neku, czy to twoja mapa? Tak, to ewidentnie Neku zrobił. Dobra, zaczynamy. Proszę pani, kiedy dzwonek? Michałku, troll za troll. 5 minut. Ja nie mogę. 5 minut porysuję w tym czasie. Aha. Czyli teraz jestem tak jakby na lekcji. To jest taka metafora lekcji, rozumiem. Jabłko fajne, lubię jabłka. A tam, i kichać. I teraz tak. I co, że ja mam tu niby odwzorować? No chyba was ten. Chyba was kiełbasa, nie? O co chodzi? O co? O co chodzi? Jak ja to mam zrobić? Co tam jest na górze? Tam redstone. Aha, czyli może to trzeba zrobić w ten... Nie no. Jak to się... Ja tutaj nie mogę nic kłaść. No bo wiadomo, mam Game'u 2. Czy tutaj niczego nie ma wokoło? Na pewno? O kurde. No to w takim razie wygląda to trochę jak misja. Taka gruba misja. Jabłko fajne, lubię jabłka. Czy ja mam to jabłko... No jakoś odwzorować chyba muszę. Ale... No tak, mam nawet wyliczone bloki. To znaczy przynajmniej brązowy mam 4. Co jest podejrzanie dziwną ilością. Dobra, tutaj nigdzie nie mogę ten. Tego też. Okej, mamy małe komplikacje. A mianowicie... czy można stąd wyjść? Przepraszam bardzo, bo nie wiem, co tutaj mam zrobić. I czy tutaj się da w ogóle cokolwiek zrobić. Troll za troll, 5 minut. O co chodzi? Co się dzieje? No, w teorii powinienem się tam dostać na górę. Ale może być trudno. No bo Teo się tutaj też nie stawia. To im się też nie można tego niszczyć, ani nic. Ale za tym chyba jabłko już jest zbudowane, co nie? Chociaż nie wiem, bo tu jest w sumie takie wyznaczone miejsce. Widzę, bo tu jest wycięty ten szach specjalnie. Tutaj tak samo nagle się zatrzymuje ta linia. Więc wydaje mi się, że... No... Chyba jednak to powinno być Game Mode 0, a nie Game Mode 1. Wiecie co? Zobaczymy. Ja mogę się mylić. Zróbmy tak. Weźmy sobie po tym, tak jak te bloki pokazują, znaczy ten kolor. Nie wiem naprawdę, o co tu chodzi. Tam redstone. Aha, no to dobrze mówiłem. Pyk. Brawo.
przejdź dalej. No tak, tylko że tak naprawdę nie mogłem tego zrobić, no bo nie mogłem strzelać bloków. Zostaje sobie ten game mode 0. 4 minuty później. I co, dzwonek będzie? Dobrze, dzieci, możecie iść do domu. No jej, wszyscy. Zadanie, zejść na dół, a potem do szatni i wyjść ze szkoły. Zejść na dół. Ło. Okej. Okay. Nie no, szkoła nawet taka całkiem realistyczna. O. Tutaj chyba jeszcze bardziej na dół, co? Nie, tutaj nie. Szatnia. Gdzie może być szatnia? Wydaje mi się, że tutaj coś może być. Tu jest chyba szatnia. Tak, dobrze, nie mylę się. Armor Sand. Przepraszam za napis. Przebierz się. Bluza z marshmallow. A, ubiorę sobie. A. Adidasy. No świetnie, że tylko... Pumy. Aha, no teraz takiego dresa się trochę ubieramy, co? Bo bluza, dresy, adidasy. No idziemy na dzielni ziomeczków pozałatwiać. No. To teraz tak. Jesteśmy przebrani, więc w takim wypadku możemy już chyba opuścić tą szkołę. Tylko nie wiem, gdzie jest wyjście. Nie wiem, kto to jest. To jest, czy tam jest rok, co? Ta druga głowa, to nie wiem. Może gdzieś tędy się wychodzi? Nie, tu jest klasa. Oho. Czy tędy się da już przejść? No nie da się. Więc wyjście ze szkoły będzie gdzieś indziej. Podejrzewam, że... O, to jest wyjście? Nareszcie w domu. Dobra, szybko pobiegnę, bo się mama pewnie martwi. Jeszcze ten las, aż na całą myśl mam mieciarki przychodzą, że ja tu, a ja tu mieszkam. Co to jest? To jest mój dom? Chyba na to wychodzi. Mamo, tato, co wy robicie? Synku, musimy ci coś powiedzieć. Co się dzieje? Twoja siostra została. No mów szybko. Została porwana za 20 dni, co się jej zrobią. Co? I wy tak tu siedzicie? Zawiadomiliśmy policję. I co? Ile lat mi je zanim ją znajdą? Odpowiedzcie, dobra. Nie, to nie, sam ją znajdę. Nara. Wyjdź z domu i idź w prawo. Aha, czyli rozumiem, że ja doskonale wiem, co robić. Także idę tu i w prawo. Co to było? Aha, że to tyle? W trakcie budowy. Mapcie zajmie się schować ten komand bloków. Jak to wymyślałeś? Mapę 2. Okej, okay, musiałem się pochwalić. Ale ta mapa była... Ta mapa się nawet nie zaczęła. No co chodzi? Dlaczego? Czy ktoś mi wytłumaczy? A z tym jabłkiem o co chodziło? Jak to powinno działać? Bo... Bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Czy to się powinno wypełnić jakoś całe? Czy co jest 5? Nie mam zielonego pojęcia. Co to jest tutaj, to też nie wiem. Nie chcę, broń Boże, teraz jakoś krytykować tego. Bo jak ja mam prawo, by oceniać kogoś innego? W momencie, kiedy nawet nie jest to do mnie wysłane. Ale tak, no ta mapa była króciutka, więc tak czy siak, to był taki króciutki film. Dziękuję wam bardzo, obejrzyj to film do końca. Pamiętajcie, żeby wysłać swoje mapy na mapy.dognes@gmail.com. Będę naprawdę bardzo wdzięczny, znam wszystkie maile, więc po prostu trzeba się postarać. No, trzymajcie się, na razie, no i pa pa!